Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już 33 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Okej. Idziemy stąd, z tego obozu piratów. W końcu mamy to, czego oczekiwaliśmy od naszego kapitana Alelag, czyli zbroję bandyty. Najlepiej się teleportujemy do magów wody. Może pogadamy z nimi, może coś jest do poinformowania, cokolwiek. Bylebym teraz trafił, bo jest tak ciemno. Ale spokojnie trafię do tego teleporta, bo nie chce mi się piechotą tam iść przez całą tą skałę. Drogę, przepraszam, skałę. Ale tam jest droga skalista dosyć. Bezio! Co ty odwalasz? No nurknął sobie. No ja nie mogę. Bezio, weź, nie rób takich odpałów. Serio. Dobra, już widzę tunel. Tunelik z... Okej. Teraz może się prześpimy, bo w takim stanie dnia, czy pory... No. Dobrze, że jesteś. Ojo! Mamy nowe informacje, które chcemy ci przekazać. No to zamieniam się w słuch. Zaginione miasto nosiło nazwę Jarkendar. Super. Miało 5 władców, którzy wspólnie nim rządzili. Każdy z władców miał posiadłość, w której mieszkał i gdzie trzymał swoje dobra. Wydaje się konieczne, abyś w czasie poszukiwań reliktów tej zaginionej cywilizacji starał się również odnaleźć ich domostwa. Spoko. Gdzie powinienem ich szukać? Riordian prowadził badania nad układem budynków Jarkendaru. Powie ci, gdzie są te posiadłości. Dobra. A jeśli żadna z tych posiadłości już nie istnieje? Jeśli nie uda ci się znaleźć tych domów, to znaczy, że najprawdopodobniej zostały zniszczone w czasie upadku miasta. Ale jeśli wciąż istnieją, to mogą okazać się bezcenne dla naszych badań. Spoko. Jeśli chodzi o Kruka... Przynosisz jakieś wieści? Nie tym razem. Dam ci. A, dobra. Jakieś relikty? Jeśli zobaczymy. Dobrze. Też nic. Dobra. Niech ci... Dobra, niech cię chroni ta Madonos. Dobra. Idziemy spać. Lulu, do następnego dnia. Idziemy do bandytów. A wiem, że gdzieś w tym terenie... bandytów można znaleźć kolejny piedestał i mogę i mógłbym wtedy podłączyć kamień ogniskujący do piedestału i mógłbym odpalić kolejny teleport. Pogadam sobie z Riordianem na temat tych Przysyła mnie Saturas. Domost. Mam poszukać 5 posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych. Ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. No to słucham. Gdzie mogę znaleźć te 5 budowli? Dom uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Aha. Dom wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powinieneś je znaleźć na południowym zachodzie. Spoko. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz je po architekturze. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. Wszystko jasne. Dzięki. W ogóle ile mamy expa? O, mamy level up, to możemy się nauczyć kolejnego. Zaraz, mamy w ogóle jakieś tablice? Bo z tego co wiem, to mam jakieś 2 magii i broni dwuręczną, a to jest 3. No nie wiem, ja bym wykorzystał trochę na manę, powiem wam szczerze. Chociaż mógłbym równie dobrze też na siłę. Dobra, na siłę. Bo chciałbym w końcu założyć pikę bojową wodnego kręgu. To może się tepniemy z powrotem do tych piratów. Bo tam jeden z piratów mógł mnie siły nauczyć. Może ktoś tam w tym terenie będzie. To mi... Szczerze to na siłę. No nie wiem, czy warto po prostu wykorzystywać na siłę. Wolałbym sobie manę też zwiększyć po prostu.
Ale kto mnie może tej many zwiększyć? Mogę cię podszkolić. Aha, alchemia, to nie. Myślałem. To kto mnie może tutaj many nauczyć dokładniej? Bo chcę sobie ją zwiększyć. Mogę ci pokazać. Chcę. Dobra. A dobra, zwiększamy manę. Wróć. Aha, teraz nie mogę. Tak. Muszę teraz tak. Wróć. Okej, okay, no to sobie trochę tej many wykorzystam. Mam jeden punkt nauki. Rebelka. A Nefarius, czego może mnie nauczyć? Mogę nauczyć cię tworzenia. Zawsze nosi przy. Aha. Aha, tworzenie szkieletu goblina. Gówno. Nie przyda mi się. Ale dobra, przynajmniej mamy trochę manę zwiększoną. I to się liczy. Ile mamy many teraz? 36. Poczekajcie, to coś sobie zjemy na manę. Fuu, nie ma co. Chociaż możemy piwo wypić, chociaż nie wiem co mi to da. Ile tego ginu jest? Ale musiałbym chlać i chlać znowu. Czekajcie. O, to mamy trochę białego romu. Rumu. Okej, okay, dobrze, idziemy już w końcu. Gdzieś tu musi być po prostu piedestał. Gdzieś na bagnach. Gdzieś w tej okolicy na pewno. I jakbym to znalazł, to bym podpiął i miałbym kolejny teleport, który by mnie mógł przenosić z bagien do magów wody, do samego centrum miasta, byłego miasta. Czekajcie, przeskoczę sobie. Oj, trochę się rozdupiłem. Tak lepiej nie będę skakał, bo się jeszcze zabiję. A wiecie co, może już nałożę ten strój bandyty. O, proszę. Już się czuję jak skończony bandyta. Tyle powiem. Gdzieś tu musi być teleport. Zaraz go znajdę. A jak znajdę, to wykorzystam. O! Jest coś. Jakiś tunelik. I bagienne zielsko. Cały czas jakieś bagienne zielsko. Ale za chwilę będziemy mieć. Za chwileczkę. Ha? Aha, kretoszczurki. No to żaden problem. Pff, jeden kretoszczur. A nie, jest ich kilka. O, skarb, proszę. Ja bym sobie zapalił światełko. Chociaż nie wiem, czy mi się to opłacało teraz. Ale w dupie mam to. Przeszukamy sobie ten tunelik. Zobaczymy sobie w ogóle na mapę. Mapa. No, czyli trafiliśmy do jednego z kilkunastu skarbów, które Greg je tutaj kiedyś zakopał. No to pozbieramy. Na pewno jakiś tutaj będzie fajny skarb. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Ach, sądzę, że coś się skórzany znalazłem. Mieszek i mikstura. Ładnie. Niezłe skarby. Takie zadowalające, bo mikstura to na moje potrzeby życiowe, a pieniądze na potrzeby kupna czegoś. Świetnie. Tylko ja bym chciał właśnie znaleźć teraz piedestał z tym teleportem. Nie wiem, na co mi teraz to światło. Powiem wam szczerze, teraz to śmiesznie wygląda. I ludzie mogą mnie uznać za jakiegoś maga tak naprawdę, a nie za bandytę, więc wiecie. Też jest tego minus, ale jest chora. Czekajcie. O, co tu mamy? Eliksir życia. Oh yeah. To była ta mikstura ze skarbu. No ładnie. Fajnie, warto było wykorzystać. Kurde,
Chciałbym manę sobie zwiększać, ale no nie mogę tak zbytnio. Ale dobra. No fajnie, że ja nie mogę go sięgnąć, a on może. Jakie gówno. Widzicie? O, teraz trafiłem. Ach! O kurde, trochę się tutaj nawdychałem tego gówna. Dobra, trzeba coś zjeść porządnego. O, mam te niebieskie bzy, które pomagają. Dobra. Jest spoko, póki co. Póki co. Ale trzeba uważać, bo stworzeń tu jest naprawdę mnóstwo. A muszę uważać. Nie, bo chciałbym na serio znaleźć ten teleport. Ale zobaczymy, czy mi się w ogóle uda. Fajnie, że mi się nie udało go zabić. No, ginże. Dobra, dupiemy. Już to mam, że mnie tak wzięło i omotało. Ale ile mam tego mięsa do usmażenia? Powiem wam tak szczerze z drugiej strony. Więc będę musiał chyba poza nagraniem powysmażać trochę tego grog. Może coś porządniejszego zjedz. Ale widać, że nie mam nic porządniejszego do jedzenia. A coś na manę? Nic, będę musiał to wypić. Dobra. Jakoś mijam te stworzenia w miarę. Staram się mijać, ale jest ciężko to robić. Dobra. Ja bym się tam nie zapuszczał, powiem wam szczerze. Nie, jest tam niebezpiecznie. Ja bym wolał się już bardziej zająć tymi bandytami niż po prostu ta. Dobra, nie, za dużo tutaj jest tych bagiennych świństw. Nie, nie będę się tam kurczę dopychał do tego wszystkiego. W swoim czasie zrobię to, co należy. Póki co ja bym się już przeszedł do tych bandytów, żeby po prostu nie marnować zbytnio czasu też. Ale za chwilę będziemy tam, to spokojnie. O, właściwie już prawie na miejscu. Tu sobie wybijemy krwiopijce. Proszę. To nie będzie problem dla nas. Dobra. Niczego tu nie znajdę. Kur. To kiepsko, no. Lol, nie mogę wskoczyć. Teraz. Dobra, idź, żebezio. Czekają na ciebie bandyci. Nie możesz się wykryć, ujawnić, ani nic z tych rzeczy. Cholera, znowu ktoś nowy. No. Też chcesz złota, co? No. Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. No spokojnie. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Mhm. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. No wiem. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Mhm. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Spoko. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Mhm. Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. Tak. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Spoko. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów.
Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. Super. Co nowego? Nie, w tej chwili nic nowego. To spoko, to do widzenia. Jakiś bandyta. Dobra, idziemy tym mostem do tego Franka. Pogadać z nim, pogawędzić. O, tu jakiś Miguel. W sumie pogadamy, co mi tam. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. A większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. O, to fajnie. Za co cię zamknęli? Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. No nie dziwię się. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później albo wciąż czekają na przyjęcie, tak jak ja. To szukaj tego przyjęcia. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Spoko. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Gdy jest ich za mało. Gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No tak. No i czasem chłopaki się pozabijają. Ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. To fajnie. Mogę jednak zaopatrzyć cię w mikstury. Dobrze. Pohandlujmy. Dobra. Stary, tylko wiesz co? Ja bym ci musiał coś sprzedać. Bo ja mam też mało pieniędzy. Nie oszukujmy się. Więc nie wiem, co ja mógłbym ci sprzedać. Powiem ci tak szczerze. Ale zaraz coś na to zaradzimy. Coś ci może sprzedam. O, to mogę ci sprzedać. To mogę. To też. Łodygi bagiennego zielska, bo mi się nie przydadzą. Głowy pełzacza, skóra wilka. Tytoń jabłkowy sobie zostawię. Sextans. Ile warty? O, to sprzedajemy. Kurde, ładnie. O, to żeśmy się teraz fajnie dorobili. No to czekajcie. Pełnia życia. Całkowita regeneracja energii życiowej. To nie to. Tego nie będę kupował. To kupię sobie z 30 takich podków. Wow, ale wydałem hajsu. Czekajcie. To ja jeszcze bym tutaj nie pogardził kupnem mikstur. Chwileczkę, najpierw to jeszcze otworzę jakiś mieszek. O, proszę. A, otworzę wszystkie. Co mi tam? Dobra, i wydam sobie jeszcze na jakieś mikstury many. Hej! Pocha. No i na miksturki many. Dobra, spoko. Już mi się podobasz, ziemek. No, dobre masz zaopatrzenie, powiem ci szczerze. Switaśnie. Dobra, to ja stąd mogę iść. Jestem biedak aktualnie, ale mam dobre zaopatrzenie w miarę. To się liczy najbardziej. Nikt nie chce wiedzieć.
Czekajcie, bo tutaj też są jacyś inni bandyci i tak dalej. Mają chyba jakieś fajne skarby, nie skarby. A zawsze można coś ciekawego znaleźć. Jakaś ważna wiadomość. Przeczytajmy. My tu nie jesteśmy po to, żeby gadać, tylko szpiegować. Hej ludzie, rzeczy z tych wszystkich skrzyń są tylko na nagłe wypadki. Są dla nas wszystkich, więc sięgajcie tam tylko wtedy, kiedy naprawdę musicie i nie bierzcie więcej niż potrzebujecie. Uda się, jeśli wszyscy będziemy się tego trzymać. Fletcher. Fletcher, o ile się nie mylę, to był strażnik w pierwszej części. Powinien był wiedzieć lepiej. Aha. Dobra. Jakieś bezwartościowe rzeczy, które może się jednak przydadzą. By mnie to kosztowało. Czekaj, tu jeszcze jeden kufer. Na tym się mogę dorobić ładnie. To przecież nic nowego. Czekajcie, tam coś było. Nikt nie chce wiedzieć. No. To podniosłem. Jeszcze obserwuję otoczenie, bo gdzieś tu się może jeszcze coś. Co on wie o ukrywać ciekawego, interesującego. Wszystko jest możliwe. Bandyci, bandyci. Nie bandyci. No jest nasz. Ej, czego Franco. Chcesz wejść do obozu? No. Tak, czemu jestem. Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Aha. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Fajne. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. Był wiedzieć lepiej. Dobra. Wpuść mnie. Natychmiast. Co się stanie, jeśli odmówię? Nie musisz mi tego mówić. W takim razie jeszcze trochę poczekam. Właśnie. Sam tak mówiłem. Kurde. Albym wtedy tego pożałował. Jakbym go sprowokował ładnie. Żadna wielka. Porządnie. Coś jest? Gówno. Dobra. Idziemy do tego Ramona. No to ten strażnik. Czemu? Hej, kim jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franco mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika. Torus? Jasne? Ten Torus? Torus? Ten Torus? Tak, ten Torus. Człowiek, który prosi o nowych robotników. Kurde. Człowiek, który decyduje, czy ktoś nowy może przejść z bagien do obozu. Nie chcesz Masakra. Mi chyba powiedzieć, że znasz go z wcześniejszych czasów. No cóż, tak. Rozumiem. Każdy zna Torusa. Nie, jednak to ci wcale nie pomoże. I nie zamierzam przekazywać żadnych wiadomości. Rozumiem. Jestem tym nowym. Nie próbuj sobie ze mnie żartować. Decyzja o tym, kto może wejść do obozu, wciąż należy do Franco. Dobra. To właśnie Franco mnie przysłał. Nie zrobił tego. A teraz zjeżdżaj, bo porachuję ci gnaty. Dobra, idę. Jaki nerwus. Dobra, teraz do Franco. Hej, ty. Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, zajmę się tym. Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. No, chcę właśnie sporo już zrobić. Osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę? Proszę bardzo. Zabieraj dupsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do obozu. Dobrze. Gdzie znajdę tego Logana? Gdy staniesz przed wejściem do obozu, idź w lewo wzdłuż urwiska. To kawałek drogi w bagno. Gdyby to zależało od nas. Dobra, idziemy tam. Zrobimy tą misję i zakończymy odcinek. Nikt nie chce wiedzieć. Bagno, czyli teraz skręcamy właśnie w tą stronę. O, mamy nawet most. O, może Miguel będzie coś dokładniej wiedział. Nie, myślałem. Szkoda. Wielka szkoda. Ale dobra, idziemy dalej. Idziemy jeszcze dalej.
O, coś widzę, że to chyba on. Ale nie jestem pewny. Dużo tu roślin. Jest Logan. Ty. Patrzcie państwo, nowa twarz. Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? No pomóc. Franco mnie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. Dobra. Chodźmy zabić parę błotnych węży. O. Wygląda na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak i... Cii. Słyszałeś? Słyszę je. Rozumiem. Co teraz zrobimy? Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. Zobaczymy, kto kogo będzie jadł. Dalej. No dobra, idziemy. Kurde, brakuje mi many. Dobra. Ty, ktoś tam wrzeszczy. Tylko nie wiem kto. Ale ładnie, ładnie współpracujemy. Jest teamwork. Teraz jeszcze to pozbieram. Ej, o, dobra. Ty. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. No. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. Aha, dobra. Ja bym tam dalej nie szedł, ale mam takie wrażenie, że to jest chyba jeden z pięciu domów tych władców, którzy władali Jarkendarem. Ale ja tam chyba nie będę się szwendał, chyba że zabiję sobie tego bagien... Ups, pomyliłem stworzenia. Miałem iść na bagiennego błotnego węża. Aha. Okej. To se zginęło. Wypijemy miksturę. Zobaczymy, jak będę sobie z tym radził w takiej walce. Bo ja już kiedyś walczyłem z tymi błotniakami, ale to chyba w Arkanii ostatnio. Ale w Arkanii to one potrafiły ten, no... przez ziemię się przekopywać. No, dajesz. Dobra. Ło, ile expa za nie. Ładnie. A zaraz jakiś klucz był. Klucz. Klucz Lu. Otwiera gospodę w obozie bandytów. Wow. Nie wiedziałem. Przejdę się dalej, bo jednak mnie to zainteresowało jakoś tak dziwnie. Ale też po prostu nie mogę, wiecie, przesadzić. Aha, czyli tam też będzie skarb piratów. Chwileczkę. Sobie doładuję manę. Mana. Jest. Dobra. Poszło. Idziemy dalej. Chociaż powinien... Co? Nie, tylko nie to. Dobra, to ja już się wracam. Jednak nic już nie mówiłem. Jest niebezpiecznie. Na pełzacz nie będę szedł, bo mnie szybko zabiją. Dobra, jak coś to sobie oczyściłem ten teren. Mniej więcej. Teraz idziemy do tego Logana. Ale ktoś tam jeszcze wrzeszczał. Muszę to zajrzeć. Zajrzeć do tego. Do tej jaskini. Muszę to zobaczyć, kto tam jest. Bo ktoś jeszcze tutaj wołał. Ktoś tam jest. Jakiś Tom. Dlaczego tu siedzisz? Mam trochę kłopotów. Powrót do obozu nie byłby teraz najlepszym wyjściem. Aha. Co się stało? Miałem całkiem niezłe kontakty z piratami, wiesz? Zawsze spotykaliśmy się nieopodal obozu, żeby pohandlować.
Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu. Tom załatw mi to, Tom załatw mi tamto. A ten bydlak Esteban wszystko zrujnował. W jaki sposób? Esteban wysłał jednego ze swoich ludzi, Juana. Koleś obserwował nas. A później, jak omawiałem interes z piratami, wyszedł z ciemności i ich pobił. Chłopie, ale ten gość był szybki. Na szczęście zdołałem uciec. To fajnie. To miałeś szczęście. I od tamtej pory się tu ukrywasz? Najpierw wróciłem do obozu i powiedziałem Fiskowi, Huno i innym chłopakom, żeby nie spodziewali się dostawy. I że mogą za to podziękować Estebanowi. Jeśli Esteban dowie się, kto doniósł chłopakom, że to on za tym stoi, będę martwy. Dlatego nie wracam do obozu. Coś jeszcze? He? Przeważnie siedzę tutaj i liczę kamienie. Tia, super. Jakaś skrzynka tu jest. Aha, dobra. Dobra, idziemy teraz do tego całego Franco i przechodzimy przez obóz i tam kończymy odcinek. Nieciekawa sprawa, powiem wam szczerze. Mnie się to nie podoba. Zrobię cięcie tam na początku, wtedy kiedy miałem sobie siłę zwiększyć, bo to było bez sensu, tak uważam. I wiecie co? Mam do was jeszcze takie pytanie, zresztą nie wiem, powinienem to zrobić w osobnym filmiku, bo dzisiaj chciałbym jakąś nową serię wprowadzić, ale taką, która będzie, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. Zaraz się dowiecie, o co mi będzie chodziło. To nie może być tak dalej. Pomogłem Loganowi. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Przynajmniej bardziej niż większość tutejszych chłopaków. Aha. A jak to wygląda od strony złota? Co? Dostanę zapłatę za moją pracę na bagnach? Chcesz trochę złota? A pewnie. Ile potrzebujesz? 50 samolotów? O, tak. Dam ci tyle, ile zdołasz udźwignąć. Super. Co ty sobie wyobrażasz? Że co? Żarty sobie stroisz? Tak. A teraz ruszaj i zrób coś pożytecznego. Bo inaczej nie dostaniesz ani bryłki złota. Nie, podskakuj, kozaku. Czyli mogę wejść do obozu? Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, do której mi się przydasz. Co? Kilka dni temu wysłałem na bagna Edgora. Miał dla mnie zdobyć starą kamienną tabliczkę, ale od tamtej pory nikt go nie widział. Poszukaj go i przynieś mi tę przeklętą tabliczkę. Nie musisz mi tego mówić. Więc gdzie znajdę tego Edgora? Kurde. Chcesz znać łatwiejszą czy krótszą drogę? Nikt nie chce wiedzieć. Powiedz mi, jaka jest łatwiejsza droga? Idź mostem aż do bramy, tam powinien stać Sancho. Skręć tam w lewo i idź wzdłuż mostu. Okej. Okay. Wszędzie tam są ruiny. Gdzieś w nich siedzi. Myślę, że jest dość rozgarnięty, żeby rozpalić ognisko, które powinieneś zobaczyć. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Tak, kurde, dobra. Zakończymy już to odcinek, bo jest za długi. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Ej, słuchaj, nie wy... No, to dobra, super. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się wtedy z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka.